Tym razem zaczynamy od pytania. Z czym nam się może kojarzyć Szwecja? Historykom z potopem. Smakoszom ze szwedzkim stołem. Tym, którzy myślą o nowym stole z Ikeą. Stylistom ze sklepem H&M. A fanom muzyki oczywiście z ABBĄ. My postanowiliśmy zbadać te stereotypy i sprawdzić, z czym jeszcze można kojarzyć naszych północnych sąsiadów. W tym celu wybieramy się na kilka dni do Sztokholmu, stolicy Szwecji. Lot trwa około 1,5 godziny. Odległość nie jest spora. Nasz samolot ląduje na lotnisku Skawska. To nieduży port obsługujący stolicę Szwecji, ale od Sztokholmu oddalony jest 100 km. Sztokholm. Stolica na archipelagu. Sercem Sztokholmu jest Gamla Stan, czyli Stare Miasto. Osada będąca zalążkiem dzisiejszego Sztokholmu powstała w XIII wieku. Gamla Stan położona jest na 4 wyspach. Punktem centralnym jest sztokholmski rynek. To tu w średniowieczu znajdowało się targowisko, odbywały się zebrania. Swój dawny wygląd rynek zachował na zachodniej Pierzei, gdzie stoją m.in. słynna czerwona kamienica Szanca i jej wąska koleżanka Zefrida. Na placu znajduje się także XVIII-wieczny budynek będący siedzibą Akademii Szwedzkiej, która co roku ogłasza laureatów Nagrody Nobla. Na parterze urządzone jest muzeum słynnego fundatora. W XVIII wieku na rynku otwarto publiczne źródło wody. Studnia przeznaczona była na potrzeby domowe, a także do gaszenia pożarów. Studnia wyschła, pozostał zabytek. Od rynku odchodzi sieć średniowiecznych uliczek. Nadal zachowały swój dawny klimat. Wąskie, brukowane, zaciemnione. Można snuć się tymi traktami i dotrzeć do najwęższej z nich, zresztą jednej z najwęższych w całej Europie. To słynna aleja Martena Trociga. Miejscami ma tylko 90 cm szerokości. Stare Miasto ze swoimi uliczkami to najlepsze miejsce na kupno drogich szwedzkich pamiątek. Symbolem naszych północnych sąsiadów jest słynny drewniany konik, którego przed wiekami strugali swoim dzieciom ojcowie drwale. To też Pippi Langström, renifery, słynne słowo hej hej na przywitanie lub też fika. Do niej jeszcze powrócimy. Wśród tych symboli Szwecji są także muminki. Te ostatnie są właściwie współdzielone z Finami. Autorką muminków jest Tove Jansson, fińska pisarka, jednak pochodzenia szwedzkiego. Swoje książki pisała właśnie po szwedzku. Stare Miasto, Gamla Stan, leży także na wyspie Riddarholmen. To już pałac Wrangela, rezydencja szlachecka, która była w XVIII wieku także siedzibą królewską. Obecnie znajduje się tu sąd apelacyjny. Główny punkt orientacyjny to kościół Riddarholmen, w którym pochowani są władcy Szwecji. Nad Starym Miastem góruje położony na wzgórzu Slottsbacken Pałac Królewski. Jest oficjalną siedzibą rodziny królewskiej oraz miejscem, w którym odbywają się wszystkie oficjalne ceremonie. Turyści mogą codziennie w południe podziwiać uroczystą zmianę warty.
Jest to jeden z największych pałaców w całej Europie. Ma 600 pomieszczeń. Pewna forteca powstała już w XIII wieku. Niestety w 1697 roku większość miasta strawił wielki pożar, w tym i zamek. Nowy pałac utworzono pod koniec XVIII wieku. Pałac pełni dziś funkcje przede wszystkim reprezentacyjne. Król oraz królowa na co dzień mieszkają w pałacu Drottningholm, który znajduje się na jednej z wysp archipelagu sztokholmskiego. Zdarza się, że pomieszczenia pałacu są wyłączone ze zwiedzania, bo król pojawia się w Sztokholmie. Podejmuje też gości. W pałacu nocował na przykład Barack Obama. Znakiem zewnętrznym pobytu króla w pałacu jest wzorem innych zamków wciągnięta na maszt flaga Szwecji. Chcąc poznać dokładnie historię stolicy Szwecji, warto wybrać się do Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu. Stworzono je wokół dawnych pozostałości stolicy, głównie odcinka muru miejskiego z XVI wieku. W muzeum ukrytym w całości pod ziemią znajduje się też zrekonstruowane średniowieczne miasto. W Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu można także obejrzeć prawdopodobny wizerunek XIII-wiecznego założyciela miasta, Jarla Birgera. O ile w pałacu zapadają ważne decyzje, jeśli chodzi o królestwo, to miastem Sztokholm zawiaduje się w ratuszu. Stadshuset to jeden z symboli stolicy Szwecji. Nie jest wielkim zabytkiem, bo został zbudowany w 1923 roku. Zrobiono jednak wszystko, by wyglądał na starszy i po prostu dostojnie. To jedna z wizytówek Szwecji i samego Sztokholmu. To tutaj co roku wydawany jest uroczysty bankiet na cześć laureatów Nagrody Nobla. Charakterystyczną wieżę wieńczą trzy korony, symbol Szwecji. Stolica Szwecji położona jest na archipelagu sztokholmskim. Jest to połączenie jeziora Mälaren z Bałtykiem. Cały archipelag obejmuje 24 tysiące wysp. Sam Sztokholm położony jest na 14 wyspach, które spina 57 mostów. Jeden z najsłynniejszych to Most Północny. Przemieszczając się po mieście, trudno rozpoznać, czy znajdujemy się akurat na wyspie, czy na stałym lądzie. Miasto nie bez powodu określa się Wenecją Północy. Jest tu niezliczona ilość zatok, przystani, kanałów. Na wyspie Helgandsholmen znajduje się budynek Parlamentu Szwedzkiego. To okazały budynek Opery Królewskiej. O wiele skromniej prezentuje się gmach Filharmonii Sztokholmskiej, ale to właśnie tutaj wręczane są Nagrody Nobla. A laureaci Nagrody Nobla mogą pobyty spędzać w identycznych apartamentach noblowskich, znajdujących się w Grand Hotelu. Choć na każdym kroku spotykamy tu wiele akcentów z wyższych sfer, Szwecja szczyci się jednak społeczeństwem egalitarnym. Podkreśla się równość szans i siłę demokracji. Ceny w Szwecji mogą nas szokować. Są bardzo wysokie, ale za to Szwedzi zarabiają bardzo dużo. Do tego różnice między zarobkami mają z zasady być niezbyt wielkie. Ale to właśnie w tym kraju powstała sieć tanich mebli do składania IKEA, dokładnie w 1943 roku. W
centrum Sztokholmu znajduje się taki oddział. Poza miastem jest już sklep taki, jaki znamy. To kolejna szwedzka marka, H&M, powstała w 1947 roku. Po zakupach lub też w trakcie pracy, albo w każdej innej chwili dnia, Szwedzi muszą urządzić sobie fikę. To szwedzki obyczaj picia kawy, najlepiej w towarzystwie znajomych i ze słodką cynamonową bułeczką kanelbullar. Z innych symbolicznych dań w Szwecji mamy klopsiki. Są w większości barów czy restauracji, a także do kupienia w sklepie. Wybór jest ogromny. A z nimi najlepiej komponuje się dżem z borówki czerwonej. Tu też pełen wybór, nawet w takich zgrzewkach lub w wiaderkach. Szwedzki symbol to także śledź, ale niezwykle popularne są także sery czy pasty do pieczywa w sporych tubach, najczęściej o smakach ryb czy owoców morza. Jest już zmierzch, ale zdążyliśmy. Tak, tak, kupno wina, piwa czy innego alkoholu w Szwecji to nie taka łatwa sprawa. Trzeba udać się do tak oznaczonego sklepu, System Bolaget. To państwowa sieć, która posiada wyłączność na sprzedaż alkoholu. Sklepów jest niewiele, czynne są do 18, a w niedzielę w ogóle zamknięte. Kolejna zapora to ceny, które bardziej niż ten alkohol zwalają z nóg. Będąc na spacerze w Szwecji, warto zwrócić uwagę też na okna mieszkań. Szwedzi nie mają firanek, jednak parapet dekorują różnymi ozdobami, kwiatami oraz lampą, która jest zapalana wieczorami. Ten zwyczaj ma pokazać, że domownicy nie mają nic do ukrycia. Udajemy się teraz pod ziemię. Sztokholm ma świetnie działające, dobrze zaplanowane metro. Jest nowocześnie, czysto, ale oprócz tego postanowiono także dodatkowo urozmaicić wiele stacji. Niektórzy nazywają sztokholmskie metro najdłuższą galerią sztuki. Podróżując przez takie stacje, nie sposób się nudzić. Jeszcze bardziej malowniczo można się przemieszczać po Sztokholmie za pomocą statków. Są w systemie komunikacji miejskiej, więc korzystamy z nich tak jak z metra, autobusu czy tramwaju. Kursują pomiędzy wyspami. Dla mieszkańców to tylko komunikacja. Dla nas kolejna atrakcja turystyczna i zachwycające widoki. W mieście znajdziemy ponad 70 muzeów i 100 galerii sztuki. Piękne są już nawet z zewnątrz. Tu na przykład gmach Muzeum Nordyckiego.
ale my wzrok kierujemy w stronę tego charakterystycznego gmachu. Odwiedzając Sztokholm, nie można pominąć jednej z głównych atrakcji. To ewenement na skalę światową. To Muzeum Wazy. W ogromnej bryle budynku został umieszczony niemal całkowicie zachowany i odrestaurowany okręt wojenny Waza z XVII wieku. Szacuje się, że zachowało się blisko 90% oryginalnego 69-metrowego statku. Mimo imponujących kształtów, w trakcie projektowania popełniono błędy w obliczeniach, przez co statek zatonął podczas swojego dziewiczego rejsu, odpływając ledwie kilometr od portu. Przeznaczeniem okrętu był atak na Polskę, więc właściwie ciężko martwić się tym zakończeniem. Żaglowiec przeleżał na dnie 333 lata. Na całe szczęście woda w miejscu, gdzie zatonął, nie jest silnie zasolona. Dzięki temu na burtach okrętu nie osadzały się morskie organizmy. Wydobyto go w 1961 roku. Całość osadzona jest w specjalnie stworzonej konstrukcji i naszpikowana czujnikami, badającymi każdy mikroruch. Statek nieznacznie wciąż osiada i rozpatrywane jest w przyszłości przechylenie go, aby zmienić środek ciężkości. Obowiązkowym punktem do odwiedzenia w Sztokholmie dla wszystkich fanów zespołu ABBA jest muzeum poświęcone tej legendzie muzyki pop. Otwarto je w 2013 roku i znajduje się na wyspie Djurgården. Miłe dla nas już na samym początku były audioprzewodniki w naszym języku. Polscy fani zostali docenieni. W muzeum znajduje się wszystko, co dotyczy zespołu. Jego historia, muzyka i stroje członków. Poznajemy historię czwórki, zanim utworzyli słynny skład. Przypominamy sobie konkurs piosenki Eurowizji w Brighton w 1974 roku. Oglądamy słynne Polar Studio, gdzie grupa tworzyła swoje hity, by w końcu samemu zmierzyć się ze słynnymi przebojami. Honey, honey, have you feel me? Ha, ha, honey, honey. Ha, ha. Honey, honey, don't you feel me? Ha, honey, honey. Niezniechęceni poziomem wykonania przez nas słynnej piosenki Szalejemy Dalej. Tak, daliśmy się porwać na wspólną scenę z hologramami ABBY. Ale uważajcie, tego nie da się... Jak słychać, publiczności jednak się podobało. Dochodzimy do czasów współczesnych. Jak wiadomo, płyta Voyage, wydana w 2021 roku, jest oficjalnie ostatnią płytą zespołu, zamykającą tę fantastyczną muzyczną podróż. Teraz już tylko czekamy na show przygotowane przez ABBY w Londynie. Spotkanie z postaciami ABBY mamy zaplanowane na lipiec tego roku. ABBY, dziękujemy za wspaniałą muzykę. To było bardzo intensywne kilka dni, a i tak jeszcze tyle nie udało się zobaczyć. Pogoda, jak na środek zimy i położenie Szwecji, okazała się bardzo łaskawa. Szwedzi dzięki temu, zazwyczaj dość powściągliwi w kontaktach, zwłaszcza zimą, okazywali się jednak całkiem sympatyczni. Wprawdzie jest to nasz sąsiad, ale morze dzielące nas Bałtyk sprawił, że ten kraj bardzo różni się od naszego. Tym bardziej warto jeszcze lepiej go poznać.
Sztokholm i oczywiście cała Szwecja mają jeszcze wiele do odkrycia. My, po pierwszej podróży, jesteśmy bardzo zachęceni.